Dzień dobry Państwu. Wtorek, godzina 11, zatem najwyższy czas zacząć kolejne aktualności astronomiczne. W imieniu całej ekipy Planetarium EC1 wita Państwa Witek Rozdu. Tymi słowami witaliśmy się z Państwem przez ponad pół roku, goszcząc w Waszych domach, w pracy, kiedy mieliście akurat chwilę przerwy, żeby posłuchać troszeczkę na temat astronomii. Dziś, w tym ostatnim odcinku, chcielibyśmy pokazać Państwu coś troszeczkę innego. Pokazać, w jaki sposób od kuchni tworzyliśmy nasze audycje. Najwyższy czas w takim razie, żebyście poznali resztę całej ekipy. By mógł powstać dobry odcinek, potrzebny był dobry scenariusz, a tym zazwyczaj zajmował się Tomek. Zdarzało się jednak, że prace nad scenariuszem wymagały trochę dłuższej dyskusji. Podjęłem okazję sprawdzić, jak mieliśmy tutaj ten roczny pokaz parku, prawda? Trzeba to wszystko zadać, teleskopy i tak jeszcze tą całą długo, że tak powiem. Ale chodzi to, co jest tam w pokoju. Mamy parę, mam statarką, że one z radiem jeszcze do tego. No tak, żeby to ale nie, to jest koniec kursu. Zobacz, co to jest tam. Zaraz, to jest takie miejsce, to już zmniejszenie. Tak, zaletą też tych dużych jest to, że one mają nowe szkody. Tam są ze trzy porty USB, takie samochodowe ze dwa zapalne. Czekaj, to czy idzie to rękiem? Potrzebowaliśmy odpowiednich narzędzi do pracy. Co innego oprogramowanie, które pozwala nam tworzyć animacje na kopułę, a co innego takie, które pozwala tworzyć filmy na przykład na YouTube'a. Na samym początku widzimy obraz przygotowywany na kopułę. Ciężko uzyskać z tego taki obraz, który nadawałby się na płaski ekran. W pierwszych etapach naszej pracy wykorzystywaliśmy ten podgląd, ale z zastosowaniem dodatkowej ramki, żeby wiedzieć, do jakiego pola widzenia się ograniczamy. To oczywiście bardzo utrudniało pracę, bo nie było widać gwiazd ani ogólnie małych obiektów. Dlatego właśnie to Michał napisał skrypt i przygotował kartę, które pozwalają na nieco inny podgląd tego ekranu. W ten sposób możemy przerzucić obraz na trochę większy rozmiar. Teraz dużo łatwiej cokolwiek zobrazować. Usuwamy więc ramkę i system jest gotowy do pracy. Uruchommy więc upływ czasu, niech zajdzie słońce, no i możemy zaczynać tworzenie naszej audycji. Z gotowym scenariuszem kierowaliśmy się do osób skryptujących. Chcecie zobaczyć, jak od wewnątrz wyglądał jeden z odcinków? Mniej więcej tutaj. Powinniście w tym momencie widzieć gotowy skrypt, który pozwalał pokazać Wam animację. A przecież ktoś musiał to napisać. Czasami robiłem to sam, czasami robiła to Asia, czasami Michał, którego zdążyliście już poznać. To zdecydowanie najdłuższa i chyba najżmudniejsza część całej produkcji, ale to dzięki niej mogliśmy właśnie pokazać Wam wszystkie loty, animacje, przekroje, prawie wszystko, co widzieliście na swoich ekranach. Czy możesz nam powiedzieć, jak wygląda robienie animacji od kuchni? W kuchni to lubię najbardziej, jak coś spadnie na podłogę. Trzeba to wtedy szybko podnieść i jestem w tym bardzo dobra. Robienie animacji wymaga podobnego skupienia, cierpliwości i płacania tu i tam łapką. Pełna profeska. Wyszukujemy materiały i staramy się pokazać kosmos w sposób, który daje radość, zachwyt, a jednocześnie poprawnie tłumaczy fizykę wszechświata. Dzięki narzędziom stworzonym przez Michała możemy przenieść te animacje na płaski ekran, ale jednak czekamy na ten zwielokrotniony efekt, na te niesamowite wrażenia, jakie dadzą animacje pod kopułą planetarium po jego ponownym otwarciu. Bardzo dziękuję w takim razie. A to, moi drodzy, jest Krzysztof, człowiek, który zazwyczaj znajduje się z drugiej strony obiektywu. Osoba, która miała przyjemność opowiadać chociażby o tym, jak robimy zdjęcia nieba. Myślisz, że udało się zainteresować naszych widzów? Mam nadzieję, że tak, ale sądzę, że będzie jakaś kontynuacja tego jeszcze w przyszłości. No tak, bo musicie Państwo wiedzieć, że nagrywamy to jeszcze przed emisją drugiej części Astrofotografii, gdzie Krzysztof też ma olbrzymi wkład w scenariusz. Zgadza się. Ale cały czas mi się tutaj coś nie zgadza, słuchajcie. Co Ci się nie zgadza? I w tym scenariuszu, i w tej metodzie fotograficznej. Coś tu mi cały czas nie wychodzi. To jest przykład prawdziwego perfekcjonisty. To prawdziwy człowiek z pasją. Sami zresztą zobaczcie. Nazywam się Krzysztof Rumieniecki.
Swoją przygodę z astronomią rozpocząłem jeszcze w szkole podstawowej. Już wtedy zacząłem konstruować pierwsze samodzielnie wykonane teleskopy. Prezentuję jedyny ocalały egzemplarz z dawnych lat. Te teleskopy były bardzo proste. Za obiektyw służyły zwykłe soczewki okularowe, natomiast tubus wykonany był z tuby kartonowej, którą dostałem za darmo w jakimś sklepie z tkaninami. Mimo banalnej konstrukcji mogłem przez taki przyrząd zobaczyć na przykład kratery na Księżycu, a nawet pierścień Saturna. Dzisiaj już dysponuję profesjonalnym sprzętem przystosowanym do astrofotografii. A podczas nocnych obserwacji towarzyszył mi niejednokrotnie mój kot, który skutecznie mi przeszkadzał, ciągle przymilając się do mnie. Czasami było tak, że potrzebowaliśmy trochę bardziej skomplikowanych animacji albo modeli obiektów. Pamiętajmy też, że każdy odcinek, który widzieliście, trzeba było zmontować. A wtedy prosiliśmy już o pomoc nasz dział graficzny. Poznajcie Asię, Natalię i Tomka. Dzisiaj robimy punkty wibracyjne. Robię Europę. Przenosimy się na księżyc Jowisza w jednym z naszych pokazów i mieliśmy to na kopułę, a teraz musimy przerobić na płaski ekran. Z gotowymi animacjami szliśmy z kolei do Natalii. Zwykle to ona składała odcinek w całość, którą mogliście potem oglądać. Czasami wszystko szło jak z płatka, ale wiem, że czasami miała ochotę mnie udusić za kolejne literówki w napisach. Zmontowany materiał trafiał z powrotem do nas, potem jedna szybka próba i byliśmy gotowi do emisji. Jakby co, to nie ustawiamy tego, naprawdę jesteśmy tuż przed audycją. Dokładnie 2 minuty i 45 sekund. Przed... Mam nawet podgląd na czat, mam podgląd na audycję, która będzie. Tutaj będziemy się oglądać sami, z opóźnieniem mniej więcej pół minuty. Tutaj już czuwają ludzie, którzy są gotowi pomóc. Także jesteśmy gotowi do tego, żeby po raz kolejny się usłyszeć. Dzień dobry Państwu. Wtorek, godzina 11, zatem standardowo czas już na kolejną transmisję z Planetarium EC1. Przy mikrofonie Witek Rozdół w imieniu całej ekipy Planetarium mam przyjemność powitać Państwa w kolejnych aktualnościach astronomicznych. Tym z Państwa, którzy zastanawiają się, jak mogło dojść do tego, że ten problem kiedyś nie istniał, że kiedyś uważaliśmy, że Pluton jest po prostu nieco inną planetą, no, warto wspomnieć o tym, że odmienność wynika troszkę z jego położenia. A ja za nasze dzisiejsze spotkanie bardzo gorąco już Państwu dziękuję. Mam nadzieję, że spotkamy się również za tydzień. Spokojnego popołudnia i tradycyjnie do zobaczenia i do usłyszenia. Zauważyliście, że każdemu z naszych odcinków towarzyszą również napisy. Tę emocjonującą, ale też żmudną i ciężką pracę od pewnego czasu wykonuje Wojtek. Sami zobaczcie. Czasami zdarzało się, że odwiedzali nas bardzo szczególni goście. A dzisiaj tak się składa, nie jestem w naszym studiu sam. Jest ze mną osoba, którą doskonale znacie Państwo, no, na razie tylko z naszych czatów, a mianowicie Mirek, który raczy nas sprawy co tydzień swoimi pytaniami. Dzień dobry, Mirku. Dzień dobry. Teraz najwyższy czas przejść już do naszych pytań. Na razie widzę, że nasz czat milczy, ale to nie znaczy, że milczeć będzie Mirek, który wiem, że coś dla nas przygotował. Śmiało i odważnie. Astronauci śpią na stacji kosmicznej, a drugie moje pytanie to jest, czemu dinozaury wyginęły, czy przez meteory, czy przez wulkan, czy przez zimę. Ja już bardzo gorąco dziękuję Państwu za nasze dzisiejsze spotkanie. Cieszę się, że spotkaliśmy się w takim gronie. Mirku, pożegnamy jeszcze Państwa. Do widzenia. Do widzenia Państwu. Słyszymy się za tydzień. Zdarzało się, że zadawaliście nam naprawdę ciężkie pytania. Na szczęście mieliśmy swoich ludzi gotowych na to, by na każde odpowiedzieć. We'll be right back.
Tym razem nie zaproszę już Państwa na kolejny odcinek Aktualności Astronomicznych, ponieważ cykl naszych audycji dobiegł niestety końca. Ale jeżeli chcecie się z nami spotkać, zapraszam do Planetarium EC1, kiedy tylko będziemy mogli przyjmować gości. A jeśli stęskniliście się za naszymi pokazami, to niektóre z nich można też oglądać w Centrum Nauki i Techniki, dokąd bardzo gorąco w imieniu całej ekipy Planetarium EC1 Państwa zapraszam. A dziś muszę niestety już powiedzieć do zobaczenia. Uśmiechnij się. Jasne, tak naprawdę nie zawsze wszystko... A jeden idzie. Chyba musiał wrócić i powiedzieć, że właśnie robię tak na 8 września. Bez sensu. Proszę dodać. No, stop. Przepraszam. Waha mi się to strasznie. Okej. Okay. Pod każdym z naszym odcinkiem. Stop. To jest na making of. No jest cały fragment od matki, więc takie wygrywna. Tak? Nie czytałaś serio? Scenariusza. Nie czytałam do końca. O, rozjechało się.